Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Celeste. Oczywiście zbliżamy się już coraz bliżej, coraz bardziej do samego szczytu, a to oznacza, że zbliżamy się powoli też do końca gry. Na to wygląda. Zobaczymy jak to będzie wyglądać już niebawem, zobaczcie, zostały nam, czy w sumie tutaj widzę, że jeszcze może zmieściłoby się na tym pasku ze dwie kropki, znaczy dwa rzędy kropek. Tak, więc być może to co teraz gramy, może być ostatnim, bądź przedostatnim, raczej prędzej przedostatnim poziomem, bo potem mamy już szczyt. Ale to są na razie tylko moje domysły, zobaczymy jak będzie. Tymczasem, zanim to jeszcze sobie poklikam, to przed wami dwa fanarty. Po jednej stronie fanart Sary, po drugiej stronie fanart Kai. Więc serdecznie wam dziękuję, dziewczyny, za podesłanie fanartów. Dalej oczywiście zbieram wasze fanarty, graszka@gmail.com. Jakbyście coś popełnili, narysowali i chcieli się tym podzielić, proszę bardzo, wysyłajcie na maila. A nuż pojawi się wasz fanart na odcinku. Tym razem już mogłem to powiedzieć, w zeszłym odcinku czymś zapomniałem, więc musiałem wrzucać tak po cichu, ale dosyć grania po cichu. A my tymczasem mamy 14 truskawek w ręku. Za nami oczywiście też chciałbym zaznaczyć kolejny live z B-Side'a. Udało się go zrobić całego znowu perfekcyjnie. Jak ktoś z was nie widział, no to oczywiście zachęcam na odrobienie. Jest cała playlista B-Side'ów w prawym górnym rogu też teraz. Pojawi się link. A my... kurka wodna, wyczuleni na to, że w przyszłości tutaj, pod sam koniec, kiedy będziemy nas rzucała do góry z Łopocka, czyli w sumie teraz to już taka Dobrocka, tak? Czy wręcz po prostu nazywajmy ją Gołda, bo tak jest najbardziej neutralnie, to kiedy będzie nas Gołda podrzucać, muszę pamiętać, że kurczę, na końcu mogą być jakieś skryte rzeczy. Też dziękuję za wszystkie sugestie, gdzie ewentualnie mogły być pochowane... Mogłem się przyczepić, bym przeszedł. Gdzie są, ewentualnie mogą być pochowane jakieś sekrety. Oprócz tego, że kilka tam się jestem w stanie domyślić, ale wiem, że jednego nie zauważyłem z waszych podpowiedzi. To chyba Adrian mi napisał. Więc będziemy to oczywiście zaliczać na live. Będziemy na pewno zaliczać wszystkie sekrety i znajdźki na live, ale ja i tak zawsze staram się, jak pewnie dobrze wiecie, już robić to wszystko. Dotknąłem czegoś. Shit. Robić to wszystko na maksa. I za jednym zamachem, tak? Czyli wszystko z biegu zaliczać, bo ja lubię sekrety wyszukiwać sam, niż jakby mi ktoś miał to wszystko, może nie zespoilować, ale zasugerować na jakimś live'ie, czy po prostu, tak? Lubię szukać, lubię eksplorować, lubię sekrety mnicha i nie tylko. Także dobra, moi drodzy, skupiamy się teraz. I znowu muszę nauczyć się grać z możliwością... Kurczę, znowu muszę nauczyć się manipulować podwójnym daszem. Już łatwiej było mi w B-Side'zie, nie mając tego podwójnego dasza. Czasami wydaje mi się, że takie dodatkowe rzeczy więcej... Wow. Więcej jednak psują niż pomagają. W ogóle ja tu mogę stać, tylko nie mogę za długo postać, ale tak ogólnie to mogę tutaj się zatrzymać na chwilę. Dlaczego? Dlaczego Sopocka wystrzeliłaś jak dzika? To jest proste tutaj, wystarczy poczekać. Wystrzeliłaś jak dzika. Nie chodzi mi tutaj o zwierzę, no co jest grane? Czy ty aż tak bardzo spieszysz się z tego poziomu, że odwalasz takie dziwne numery? To będę sobie używał jednego dasza. Jest mi o wiele bardziej komfortowo z tym. Chyba, że naprawdę czasami będzie trzeba, tak jak teraz. Czy tu gdzieś jest może ukryty sekret? Czy tu? Jestem też ciekaw, czy na przykład może moje włosy potrafią coś pokazywać, ale one są mocno nażelowane. Zdecydowanie, skoro tak sterczą nieźle. Ale w sumie nie dziwię się, że twórcy zdecydowali się powtarzać settingi, bo w końcu pierwszy raz używamy w tych settingach... O kurczę, tutaj ułożyli jeszcze. Używamy w tych settingach po raz pierwszy podwójnego dasza, tak? Poza tym obserwuję teraz wszystkie... Obserwuję wszystkie szmatki, bo może gdzieś tam błyśnie mi truskawka, nie będę musiał potem chodzić, tylko zauważę, że gdzieś truskawka jest. Mogą być też tak chamscy, że na przykład tutaj po lewej stronie na dole wrzucić truskawkę, że nikt tam nie spadnie niby, nie? Jakieś tajne przejście. To wszystko możliwe jest, tak? Zobaczymy, jak będziemy przechodzić, jak czego nie wyłapię, to będzie ciekawie, bo to zawsze gra trochę podpowiada. Oj. Zawsze trochę gra podpowiada, co i jak, i gdzie można ewentualnie, między którym a którym miejscem znaleźć truskawkę. O, proszę bardzo. No, to było, bym powiedział... Dość mocno kontrowersyjne miejsce, ale dał radę. Poza tym widzę dziury w szybie, ale raczej przez dziury w szybie nie wyjdę. Tak przynajmniej się mi wydaje. Widzę tajne wejście na górę tam.
Aha, no tak. Dobra. To muszę tam jakoś sprytnie wskoczyć. Hop, bom. O. Znaczy, to jest do zrobienia, tak? To jest nawet bez większego problemu powinno być do zrobienia, tylko muszę w dobrym momencie tam rzeczywiście się wyskoczyć. O, coś w tym stylu, bo potem mam mało czasu na reakcję. O Jezu. Mało czasu na reakcję, ale to się da zrobić. To się da zrobić, jak najbardziej. Bo ja próbuję wyczekać, tak? A może ja powinienem jednak skoczyć w momencie, kiedy... A, tylko ja tutaj nie mogę za bardzo poczekać, tak? A może z drugiej... Wiecie co, a może ja tutaj kombinuję, a po prostu wystarczy, że dla bezpieczeństwa skoczę sobie z tej strony. Truskawka, o! W takim miejscu? To aż se po nią pójdę. Także ten. Było dobrze. Było ambitnie. Nie martwcie się, widzę te szczeliny na górze. Cóż, nie wiem, jak musiałbym być ślepy, żeby nie zauważyć. Chyba po prostu na spokojnie. Cały czas jeszcze mam gdzieś w palcach zapisane męczeństwo związane z napierdzielaniem mocno w klawisze z B-side'a. Okej. Jest bezpieczna? Jest. Truskawka jest uratowana. Teraz postaramy się cofnąć tutaj. Tylko dobrze to wytimingować. Może górą? A może nie. O właśnie, tu o wiele łatwiej jest wejść. O, moi drodzy, zobaczcie, czy by to było miejsce z kasetą? Nawet jej przesadnie nie chowali, widać było, gdzie jest miejsce z kasetą. A, okej, okay. W porównaniu z tym, co... Z tym, jak zazwyczaj te kasety są pochowane, to i tak nie jest źle. Okej. Okay. O, tutaj mam dużo daszy, tu naprawdę jestem w stanie o wiele lepiej kontrolować, co się dzieje, prawda? Także tu już jest bezpieczniej, moim zdaniem. Nawet można sobie pokusić się o taką akcję. O, proszę, no bez większych problemów. Dobra, ta kaseta była łatwa do zdobycia. Mamy kasetę i mamy dostęp do B-side'a. Już teraz wiemy, że niestety będę musiał tego B-side'a spróbować, chociaż przejść nie ma już... Czekajcie, a, dobra. Nie ma już wykrętów od tego, już się nie wykręcę, ale naprawdę, coraz dłużej zajmują mi B-side'y, coraz trudniejsze są, coraz bardziej... Ja jestem pod wielkim wrażeniem, że ja do tej pory jeszcze jakoś... O Jezu, jakoś specjalnie nie zacząłem rzucać mięsem i naprawdę udaje mi się zachować swoją staszkową kulturalność względną, co jest naprawdę, biorąc pod uwagę, że ja ogólnie z natury nie jestem człowiekiem, który jest grzeczny słownie, to i tak jestem pod wrażeniem, że udaje mi się zachować cały czas spokój wewnętrzny i to zen. I teraz tak. No właśnie, obawiałem się, że może mi zabraknąć skoków. Idę dość na instynkcie troszkę. Aha. O kurczę, to ja... Dobra, zauważyłem jedno. Muszę bardzo, ale to bardzo oszczędzać tam dasze. Bo zresztą tutaj nie muszę oszczędzać. Tu jest sponio. No ale właśnie, są miejsca, w których... Shit. W których muszę trochę podaszać. Ale widzę, że... No, ale cofam mnie. Cofam mnie niestety, ale bardzo, bardzo daleko. Także w sumie wszystko będzie się rozchodzić o to jedno miejsce. Czy tu na razie jest spoko. Tak? O. Tylko teraz tutaj. No tutaj muszę użyć jednego dasza. Kurczę, i tu muszę... Czyli jednak dobrze to rozegrałem. Tu muszę użyć drugiego. Tutaj mi się przecież dasz zregeneruje. Ej, no właśnie... Ej, jak ja... Ja mogłem daszować... O Jezus Maria! Stanisław, przecież ty możesz daszować! Różowe włosy oznaczają, że masz dasza! Jakim cudem mi się ułożyło w mózgu, że różowe oznacza nie masz dasza? Przecież tam normalnie na podłodze stanąłem i... O Jezu, dlaczego tam? Dobra. Przyspieszmy! To... Teraz tutaj muszę dokładnie ruszyć się w momencie, kiedy on sobie robi tam o taki rzut. I tu przecież mam normalnie dasza. Także nie musiałem w ogóle panikować. Teraz... Ciekawa jest jedna rzecz. Dobra, ale muszę tutaj przejść. Mam nadzieję, że będę mógł tu wrócić jeszcze. Bo mnie ciekawi, że tam, zobaczcie, na dole jest jakieś przejście. Mam wrażenie, że tu jest jakiś sekret. No dobra, to dziwne, że go tutaj nie ma, ale aż wręcz powiedziałbym, że się prosiłoby w tym miejscu dać sekret. Bo po co by tutaj... Po co by zrobili takie tutaj przejście, nie? No ale najwyraźniej nic tu nie ma. Chyba, że gdzieś można było spaść. Ale tak jak już ktoś z was w komentarzach też zauważył, twórcy na szczęście... Nie tworzyli chamskich wejść, na przykład tutaj teraz w lewo na dole nie będzie przejścia tajnego. Oni zaznaczają miejsca, w których możemy się rzeczywiście
spodziewać niefajnych rzeczy typu... Właśnie fajnych rzeczy typu właśnie sekrety, tak? Naprawdę możemy to wyczuć. Kurde, co oni tu wymyślili teraz? Się zastanawiam. Staram się, jak to ugryźć. Na szczęście od samego początku mogę to już zaplanować. Ale na początku może tam się dostaniemy, potem będziemy planować. Dobra, i teraz tak. I albo tu lecimy po to. O! W sumie całkiem nieźle. Bez używania rąbu udało mi się ją to zebrać. Teraz tylko musi mi się udać. Postój, no to po co ten rąb tam był? Ciekawe, kompletnie mi się nie przydał. Albo może znowu zrobiłem trudniejszą ścieżkę. Wybrałem sobie eksploracji tego fragmentu. A jak nisko tu jest? Chciałem sprawdzić już, jak tu jest nisko, tak? Samobójstwo. No właśnie, tylko tutaj teraz trzeba będzie wymyślić, co zrobić. Okej, w taki sposób można. Dobra, teraz jedziemy tutaj. Spokojnie. Widzę, że można było też dołem, gdyby ktoś chciał. Albo za jednym na przykład znowu rzutem. Poczekamy sobie tutaj. Ops. Okej, tam będzie ciekawie. Ojojoj. Tak, ale widzę też... W sumie wiecie co? Zróbmy tak jak twórcy, to nie, może nawet się... Nie no, po co? Po co ten rąb tutaj? To znaczy, ja rozumiem, po co może być ten rąb. Spróbuję zrozumieć to jeszcze nawet bardziej. O właśnie, w taki sposób chyba to twórcy... Za wcześnie przewidzieli. Bardzo mnie wkurza zawsze, jak oni położą te kurde pierdzielone, zmutowane trufle tak obok siebie. Znaczy, w sensie, że one mają dokładnie ten sam ruch i w takiej samej pozycji ten ruch też jest. Ale jak sami widzicie, bo bezpiecznie jednak pójść sobie spokojnie. Bo czasami można aż tak po prostu zepsuć. Także ja myślę, że pójdziemy drogą o wiele spokojniejszą, ale przez to bardziej pewną. O, proszę bardzo. Ale teraz tutaj jest w sumie ciekawie. Znaczy, plusem tej sytuacji jest to, że ja mogę zawsze sobie tutaj się przytrzymać. Ja nie muszę się nigdzie spieszyć. No ten sekret to ukryli, kurczę. Dobra, mamy to. O, jest klejnot! Dostałem od was podpowiedź, że w każdej rzeczywiście tej sekcji jest jeden klejnot. W każdej sekcji jeden klejnot, ale też dostałem od was taką wskazówkę, że te wszystkie klejnoty trzeba zdobyć przy jednym przebiegu. Myślałem, że instynkt zajdzie, ale jednak nie zaszedł. A, za dużo? Nie, dobrze jest. Kurczę, to musi być timingowane z tym ostatnim. Ale tutaj chyba nie ma co wyliczać, to po prostu trzeba biec i mieć nadzieję, że wyjdzie. Tak? Także jeżeli rzeczywiście trzeba te wszystkie klejnoty zebrać za jednym zamachem, czy za jednym podejściem, to spoko. My przy okazji w ten sposób wyrobimy sobie, moi drodzy, skill przechodzenia tych rzeczy. No właśnie, tylko tak widzę, próbuję pod kątem, ale to pod kątem nie ma sensu. To trzeba iść po prostu tak, jak szedłem wtedy, czyli... pod kątem 90 stopni w sensie, a nie pod kątem takim skośnym, tak? 45 i tak dalej. Kurczę, no jakoś... Ja nie wiem. Raz, dwa, trzy... Dobra, tutaj można po prostu... Tak jakoś, może bez tego dasza w dół tutaj. Ale właśnie, wrażenie, że to się da. Specjalnie te ruby są tak ułożone. O! Żeby dokonać właśnie tego. Dobra, mam to. Mam drugi klejnot. Jestem bardzo ciekawy, co twórcy wymyślili. Znaczy, mam teorię. Jestem na 90% pewny, że te klejnoty, jeżeli zbierzemy je wszystkie, to na końcu dostaniemy dostęp do serduszka. O! To już jest zbyt prosty trik. Dostaniemy dostęp do serduszka. Ojoj. Także takie są moje szacowania. A teraz moje szacowanie brzmi, że teraz trzeba będzie bardzo perfekcyjnie zaliczać rąby. Właśnie na początku też trzeba dobrze wystrzelić. O kurczę. No to może być ciekawie. No właśnie, biorąc pod uwagę fakt, że... Tak jakby... No tu trzeba będzie zrobić na pewno dwa skoki. A potem wiecie co? Trzeba chyba przyspieszyć spadanie, bo to jest możliwe oczywiście. Strzałka w dół, czy gałka w dół i spadamy szybciej.
No właśnie, znaczy zawsze mogę zrobić też tak. Albo nie tak, nie do końca tak. Chodzi o to, żeby mieć większą kontrolę nad tym, gdzie spadamy. Albo na co spadamy, w którym momencie jest ta cholerna zmutowana trufla. Kurczę, ale one tak szybko biegają, że w sumie małe jest, kurde no, Stanisław. Małe jest okienko na pomyłki. Irytują mnie te trufle. O Jezu, jak one mnie irytują. Bardzo są wkurzające. Szczególnie, że dasz pod kątem tutaj... Tak powiedziałbym, że to nie jest dobry pomysł, dasz pod kątem. O! Ja już myślałem, że się uda. Też w sumie, gdyby wchodzić, to są miejsce, w którym się wychodzi. Kurczę, za szybko. Dobra, o, widzicie, tu jest na spokojnie. Dlatego, że, no właśnie, chce na spokojnie, a potem idzie taka, kurde, trufla i cię... O, i cię smyra, no. No, dobrze, jest! Dobra, mam truskawkę. Teraz trzeba tylko wrócić. Miejmy nadzieję, że pozwolą mi na to o dwa dasze. Tak, pozwoliły. Choć jeszcze mnie korci, żeby zobaczyć, czy da się wejść tam na górę, ale... Ale raczej nie, tam wiecie, na ten blok brązowy, ale nie będę ryzykował takich głupot. Truskawkę mam, zadowolony jestem. Możemy teraz kombinować tutaj. Okej. To jest dość podobne do tego, co było... O Jezu, to tak w sumie na tym instynkcie poleciałem, bo tak czułem, że... Że tutaj spodziewałem się lądowania, a tu przecież nie ma lądowania. Może to jakieś przejście? Wow! No, powiem szczerze, tutaj to by się smart mode on przydał, bo to jest ładne znalezisko. Tak, w sumie tak na czuję, zobaczyłem po prostu, że blok trochę się różni i proszę. Jest, zgadza się. Oj, oj. Ale tutaj widzę dużą precyzję wymaganą od gracza. Czy nie trzeba iść górą? Od razu zacząłem się zastanawiać, czy ścieżka druga nie... Ścieżka drugą stronę byłaby bardziej sensowna, ale widzę, gdzie jest odbijacz, tak? Więc jeśli odbijacz jest z prawej strony, to sądzę, że jednak nie. Dobra, ale tu muszę wykonać dokładnie dwa razy ten sam manewr, czyli tu góra, prawo góra, dwa razy, prawo góra... Kurczę! Tylko trzeba dobrze skoczyć, znaczy dobrze spaść. A potem od razu lecieć, tak? Bo nie mamy możliwości. O! Kurczę! Coś w tym stylu. A potem w sumie dwa dasze w górę. No bo jak inaczej? Niech to szlak. To tak rzeczywiście wymaga to trochę takiego wczesnego dasza, żeby jeszcze ten dasz... A, wiecie o co chodzi. Pewnie widzicie to. O! O! Kurde! Trochę dłużej poczekać, aż ona by trochę bardziej w prawo się przesunęła. I byłoby mistrzostwo świata. Ach, teraz za późno ruszyłem się w prawo, ale jest to do zrobienia jak najbardziej. Troszkę frustrujący moment, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze na padzie to trzeba dobrze tą gałką jednak ruszać. O, o, dobrze. Mamy to. Kolejna truskawka jest nasza. Ładnie ukryta, przyznaję, ale też można było łatwo zauważyć, że po prostu... Znaczy, niełatwo. Było trzeba po prostu zauważyć, że coś tu jest nie halo. Także, tak jak w jednym miejscu też tam była taka dziura, pamiętam. I ja nie zauważyłem tej dziury. O, o, o! Śmigłem. Ale teraz, wiecie co? No właśnie, nie jestem pewien, czy ja dobrze pooglądałem, jak wygląda cały poziom. I nie wiem, czy nie przegapiłem czegoś, ale... A już minęło. Już przeszło. Już poszło. O, znam ten bardzo podobny układ. Kojarzę go. Myślę, że tutaj trzeba w ogóle się nie zastanawiać. Wszystko jest jakoś tak... O, widzę sekret! Aż się sponiewieram. Widzicie? Widzicie, gdzie może być sekret? Widzicie przejście? Które aż całą sobą mówi: wejdź do mnie, sprawdź mnie, jestem tutaj. Tutaj siedzę, tu jest truskawka. Pewnie to widzicie. Tutaj. Haha! Gdyby jej nie było, bym się bardzo zdziwił. No, kolejna duma rozpiera człowieka, ale teraz pytanie brzmi. Skoro nie mogę używać dasza... Ło, wow, to będzie ciekawe. Nie mogę używać żadnego dasza, żeby zdobyć tę truskawkę. O, to będzie ciekawy sposób na zdobycie truskawki. Kurczę. Ale tak bez dasza, to jak człowiek, to teraz jak bez ręki. Dosłownie. Hu. Znaczy, można by na początku użyć dasza, żeby poznać teren. Wiecie, chodzi o to mi, żeby... Na razie niech ona sobie odleci. Bardziej chciałbym poznać przeciwnika. Tu trzeba będzie... O, rany. Będzie ciekawie. Będzie trzeba pokombinować.
No weź. Czekajcie, trzeba timingować. Może jak on będzie skakał, to razem z nim skoczyć. Ale tylko bardziej w drugą stronę, że jak on odbije się, o, pyk, razem z nim, boing. A, i od razu trzeba zaskoczyć, dobra, czyli tak. To już wiemy jak, żeby timing był dobry. Okej. Okay. O, o, ale... I co teraz, że niby? Jak ja mam to zrobić bez dasza? Ej, ugięło was tam? Czy mi czegoś brakowało, albo trzeba jakoś może przeskoczyć? Zaraz zobaczymy. Czekaj, zaraz to zobaczę. O! Kurczę, czy trzeba tam rzeczywiście przeskoczyć na drugą stronę? Powiem szczerze, że tak... Nie widzę tego jeszcze, ale zaraz zobaczę. Mam nadzieję, że zobaczę. No to trzeba w drugą... Z drugiej strony trzeba tam wejść. O! I teraz na górę? Kurczę, nie da się. A wiecie co? Gra może wymuszać od nas tam już skoczenie. W sensie... Tu już musisz użyć dasza? I pewnie... Jasne, ona przecież ona leci do góry, tak? O, proszę. E? Więc skoro leci do góry, to znaczy, że tam już musimy użyć dasza i już mamy możliwość złapania jej, bo przecież tutaj nie możemy jej w żaden sposób złapać. Tak, czyli to jest ten moment, kiedy trzeba już dasza użyć, więc nie trzeba się tam kombinować i wskakiwać, tylko po prostu trzeba zrobić... O! O, właśnie to! Ładnie. Dobra, mamy to. Jest piękna truskaweczka kolejna. Ładnie schowana po raz kolejny, jak widzicie. Także... Nie no, level design? O, zapomniałem, że on tak nisko schodzi. Level design w Celeste to jest po prostu mistrzostwo świata. Jestem naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem, jak te poziomy są wykonane. I dlatego uważam, że na pewno jest to jedna z lepszych gier tego roku. I sądzę, że w moim notowaniu będzie naprawdę wysoko. I teraz uwaga, Stanisław. Full focus crocus. Widzimy fioletowe kule, które będą nas wywalać. I na końcu będzie kula, która nas w ogóle wywali w pieruny. Co oznacza, że musimy bardzo mocno uważać, jak często z tego korzystamy, tak? Bo ostatnie skorzystanie wywali nas, oczywiście chamsko. No właśnie, i czy to jest teraz... Czy to nas teraz wywali? Czy teraz powinniśmy użyć tej kuli? Chociaż ja w ogóle mam niepotrzebnie już dasz użyty. Przez cały czas się właśnie obawiam, że... Muszę cały czas analizować, czy to już jest ostatni moment? Czy jednak jeszcze nie? Teraz to w ogóle, żem wpadł. Czyli tak, tu na razie jest bezpieczeństwo. Pełni. Tu na razie nie musimy się martwić. A chciałem już szybko przebiec, tak? To się da, tylko trzeba dobrze wytajmingować. Nawet idzie to zrobić, nawet zobaczcie, tak sprytnie dość, szybko. A, moment. What? A, bo najpierw z lewej, potem z prawej, czyli tak muszę... No to złopocka, ty to masz pomysły. Go do jedna. Że trzeba najpierw pójść w lewo, potem dobrze pójść w prawo w ten sam sposób. W sensie, że... No wiecie, o co chodzi. Nie można sobie po prostu pójść tylko od razu w prawo, no bo... Tam jej nie ma. Wow! Okej, okay, jasne. Rozumiem. Dobra. O-o! Dlaczego uznałem, że będzie mnie wywalać w górę? Wszystko było pięknie, potem muszę ją smyrgnąć na środku. Dobra. Okej, okay, tutaj sobie zrobiłem trochę miejsca, mogę sobie teraz skoczyć. Opa! Dobra, hops. Dobra, oj! Widzicie? Zostawienie sobie miejsca w tamtym miejscu... Zostawienie sobie wolnej przestrzeni w tamtym miejscu jest bardzo kluczowe. Tak samo jak tutaj sobie zostawiłem miejsce. O! Tak samo muszę sobie ją zostawić... Tutaj. O! O! Za wcześnie! O, już czułem. Już wiedziałem, że jak tego zacząłem lecieć, skakać, to już wiedziałem, że to się skończy tak jak zwykle. Dobra. Ale spoko. To jest fajny moment. Fajny motyw. Podoba mi się on, bo on wymaga też trochę pomyślenia, precyzji. Obawiam się, że to może być za mało, ale polecimy od razu do niej. Aha! Czyli to było jednak ostateczne miejsce. I nie widziałem tutaj nigdzie jakby sekretu, ale mamy klejnocik, więc elo. Wiemy, gdzie jest klejnot. I hope Mr. Oshiro is okay. Why? He treated you like garbage. Yeah, but I still care about him. And you didn't have to snap at him like you did. Whatever. Nie przejęła się za bardzo. I mean it. You are way too aggressive.
Well, you put too much energy into bad people who will just end up hurting you. Mr. Oshiro isn't a bad person. He transformed into a monster. He tried to hurt you. And now you are defending him? I'm not defending him. I'm on your side here. I'm mad at him too. I might still be in that hotel if you hadn't forced me the issue. But I still hope he's alright. Okay. I'm sorry for snapping at Mr. Oshiro. Thanks. It's in the past now. No, pogodziłeś, jeśli chodzi o Oshiro, to jest zawsze plus. 2000 metrów i 3000 swetrów. Niestety nie ma tutaj sekretu. A, no tak, dotarliśmy znowu do kolców, do baniek, które będą nas wywalać w różny sposób. O Jezu, to jest ten poziom, gdzie będziemy mieli mnóstwo wiatrów. Znowu. O! Interesujące miejsce. Nic? Ej, fajne miejsce, takie pobudzające moją ciekawość. Haha! Tak też myślałem. Proszę, ależ poukrywali to. Dobra. W bardzo ciekawy sposób. No jak tutaj nie będzie jakiegoś serca albo coś w tym stylu za takim... w takim miejscu, to się obrażę. Mam wrażenie, że tutaj albo jest znowu sekretne miejsce, albo... no właśnie. Albo pozostaje pytanie... jak tu zregenerować Dasha? Może tutaj coś jest? O! Jest! Dobra. Tu są po prostu sekretne przejścia. Oż ty! Ojojoj! Ja cię skoczyłem, bo byłem pewny, że mam Dasha. Jak zawsze. Przecież tu mi się już Dash skończył. Dobra. Co ciekawe, to nie ma przejścia. Tam jest dalszy ciąg. Obstawiam, że tu trzeba będzie zrobić tak. No jednak nie. Kurczę, no trzeba jakoś znaleźć dobry moment na... dobre miejsce na zdaszowanie się. Więc albo faktycznie robimy na przykład taką akcję, że tu od razu spadamy. Coś w tym stylu, ale... może nie do końca. A może jest jeszcze jedno wyjście? Wiecie co? Muszę jeszcze... użyłem... no tak, widzicie, przy okazji użyłem swojego super ruchu. Właśnie, teraz kiedy mam... no znowu zapomniałem, że miałem dasha. Kiedy mam dodatkowy dash, to może jeszcze jakiś inny super... ruch się udało odkryć. Sprawdzam też, czy nie ma tutaj jakiegoś... ale co by to dało, gdybym na to odkrył? O, satysfakcja! Ciągle zapominam, ciągle za wcześnie, ciągle za szybko w sumie chcę. Dobra, teraz fokus. Spróbujmy na razie podczepić się i liczyć na to, że jeszcze jest jedno przejście tu. O, bo liczę, że tutaj jeszcze coś jest. A jednak nie! Dobra, to rozumiem. Z jednym daszem trzeba będzie przyczepić się tutaj, ale nie, tu się nie da. Tu się da! Wydaje mi się, że od tego dzyngla jesteśmy w stanie zrobić to z jednym daszem, jeżeli to będzie precyzyjnie, czyli... tu się złapiemy. Dajcie mi chwilę. O, proszę bardzo, o to chodziło. No i proszę, no tak, klejnocik. Nie, no dobra, jasne. Rozumiem, to mam z tego, co tu rozumiem. To jest trzeci klejnot, wiemy, gdzie go zdobyć. I tak będziemy musieli po niego pewnie przyjść. Choć wiecie, to tak naprawdę cały czas jest tylko i wyłącznie plotka, którą słyszałem w komentarzach, że musimy koniecznie zebrać się wszystkie w jednym przejściu. Co jest? A no tak, przecież. Tu są te klocki, które się przesuwają, przecier. Dobra, przecier, tak, przecier pomidorowy. O, i wróciliśmy. Dobra, no i możemy teraz iść zgodnie ze ścieżką. O Jezu, chmurki. A poza tym, myśmy stąd spadli? Nie. Tam jest przejście jakieś. Będziemy ciekawi, jak się tam dostać. No dobra. Kurczę, tutaj to trzeba by jakieś... może jesteśmy w stanie razem z chmurką to zrobić? Co wy na to? Tylko muszę dobrze się odbić, ale bez skakania. Może uda się, bo tutaj jesteśmy w stanie wyżej się... no ale... sobocka. Ja mówię ci, tam coś jest. Tylko musisz... umiejętnie użyć wszystkie dasze. No nie, jednak nie. W sumie tutaj...
Tu jestem w stanie prawie dojść. Zobaczcie, jak tutaj zrobię dasze, a przy zaczynam daszować, bum, bum. Ale tak, ja tutaj daszuję dwa razy w górę. Musiałbym może... Nie. Kurczę, albo stamtąd spadniemy na przykład. To jest może tylko, żeby nas potrolować, ale... No w tej grze trollować takie rzeczy... No dobra, to zostawiam to jednak. Aha, no tak. Przecież tutaj są banieczki. Także to jest miejsce, w którym ja bym się jednak pokusił o sformułowanie, pokusił się o obszukanie tego miejsca, ale wiadomo, no niestety jak widzicie, odbijając się od... No nie ma szans, żeby użyć tej chmury tam. No nie ma bata. Chociaż... Ej, no przepraszam bardzo, Stanisław. A zapomniałeś o tym? O tym mechanizmie? No przecież. No. Wystarczyło tylko trochę pogłówkować, przypomnieć sobie wszystkiego, o czym gra nauczyła i już. Teraz tylko pytanie. Wow, dobra, tu jest truskawka. No to już mi się podoba, skoro jest truskawka. Tam można wejść, niekoniecznie trzeba, chociaż z drugiej strony... No właśnie, tu nie mam czasu na zastanawianie się ze względu na... Oś ty! Ze względu na bardzo mały czas, który jestem w stanie spędzić na tej cholernej chmurce! Dobra, to się da zrobić. Jest wykonalne! Luzik. Nadwidzicie. Ach, myślałem, że dokładnie przejdę w ten sam sposób całość, bo jak widzicie, to jest niegłupie. Ale jednak muszę smyrnąć. Dobrze, jest! Smyrnąć tam tą chmurkę. Okej. Okay. Tylko też pytanie powstaje, czy ja, idąc w ten sposób, pomijając część, jak widzicie, bo pominąłem część, czy to nie oznacza, że dupa? A teraz nawet się nie wrócę już, tak? Mogę zdobyć... Nie, nie wróciłbym się. Być może, bo już teraz nie zrobimy tego, być może... O, właśnie. No i drodzy, trzeba będzie przejść i sprawdzić, czy tam też nie będzie jakiejś truskawki. Dobra, tymczasem, no właśnie, to czego się obawiałem... Czyli kurcze wiatry. To jest ten poziom z wiatrami. Może być ciekawie. Nawet bardzo bym powiedział. Dobra, jakimś cudem muszę tu chyba... Czy tu muszę normalnie wskoczyć? Zakładam, że tak. I tu muszę zrobić raz, dwa. O, w ten sposób. Raz, dwa też, by wejść tutaj. Okej, zregenerujemy sobie. Tu może jakieś tajne przejście? Nie ma. Dobra, spadamy tu i tu, tu i tu. I co? Dobrze? Kurczę! Wszystko było pięknie, gdybym zaczepił się w dobrym miejscu. Wszystko byłoby idealnie, ideolo. Ale fajnie, no bardzo bym się... Wydaje mi się, że ogólnie... Znaczy wydaje mi się, no czuję, że ogólnie to jest bardzo spoko pomysł, tym, że dodać kolejnego dasza. Choć naprawdę gra tak mocno przyzwyczaiła nas. Mogę już teraz gadać i przechodzić, to jest w ogóle szok. Tak bardzo przyzwyczaiła nas do tego jednego dasza, że... No właśnie. Że teraz ten drugi dasz trochę robi mindfucka, ale i tak jest fajnie. I tak uważam, że Celeste jest cały czas bardzo, bardzo dobrą grą. O, pan Śnieżka! Brakowało mi ciebie. O nie. Śniegowy koleś. O! W ostatniej chwili. Nie wiem, dalej nie wiem, kto dorzuca w nas tym dziadostwem. Ło! Taki sposób. To było chamskie. Oż ty. Dobra, ale idziemy w sumie za... Ajajaj, Stanisław, spójrz! No właśnie. Przecież tam jest truskawencja. W takim miejscu ją postawić. Jak zobaczyłem truskawkę, od razu wiedziałem, że to już jest koniec. Znaczy, jak widziałem truskawkę, która jest ułożona w takim miejscu. Dobra, moi drodzy, to jest ostatni etap, który chcę przejść. Ostatnia truskawka, którą też chcę zdobyć w tym odcinku. Nie, że w ogóle w Celeste, bez przesady. Up! A tym razem strzeliło trochę wyżej. Ja już miałem, pamiętałem, że wtedy udało mi się przed tą Śnieżką skryć. No ale teraz już nie. Muszę skakać wysoko, bo dzięki temu jestem w stanie te Śnieżki wywalać w kosmos. No dobra, ale... O co tu chodzi? Kurcze. Co oni tam wymyślili? Tam trzeba będzie zrobić jakieś zygzakowe dasze, jak nic.
Czyli co? Tutaj poczekamy sobie na Śnieżkę. Bum, bum. Dupa. Ej. Ciekawe jest to, że ja nie mam pomysłu, co... Jasne! Trzeba będzie po tej Śnieżce skakać. O ja! Ale wymyślili to jeszcze, żeby to dali chociaż na początku tego etapu. A oni dali oczywiście gdzie? Na samym końcu. I znowu boli kciuk od ściskania gałki, tak żeby tam w ogóle przejść. O właśnie. Tego potrzebujemy, czyli... Potrzebuję teraz odbić się od Śnieżki. Odbić się od Śnieżki ze względu na to, że chciałbym zregenerować sobie Dasha. O kurczę, to będzie wyzwanie. O, udało się i teraz tak. Próbujemy. Raz, dwa! Pięknie! Tylko teraz, żeby mnie nie zniszczyła truskawka, tylko ta zdzira Śnieżka. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za kolejny odcinek z Celest. Wspinamy się dalej. Na pewno kolejny odcinek będzie dalszą częścią wspinaczki, zanim skończymy ten cały etap, więc wydaje mi się, że jeszcze przynajmniej dwa odcinki będą. Nie wiadomo, jaki jest finał, jak długi będzie. Dwa, trzy odcinki może? Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie, no na pewno będę chciał to wszystko przejść, zaliczyć i tak dalej. Nie wiem, czy tu chyba jednak musiałem... Tak, tu trzeba będzie przeprowadzić jednak tę kluchę tak, żeby... Tutaj... trzeba będzie ją jeszcze... O, tu w górę! Kurde. Ale jak ją przenieść w górę? Aha, ustawić ją trzeba będzie i złapać się, kurczę, ścianki. O, w ten sposób. Oj, sprytne, a co dalej? Nie mam pojęcia. Dołem. Dobra, wiecie co, no jestem teraz zmotywowany, bo mi się podoba ten motyw. Dlatego... No, podoba mi się ten motyw z dochodzeniem w bok, tak? Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy uda mi się rzeczywiście to zrobić tak, jak trzeba. Dobra. Hop, teraz tutaj na dół. O, okej, dobra. I teraz tutaj w górę. Pięknie. Dobra, teraz zastanówmy się, co tu trzeba zrobić. Tu trzeba będzie skoczyć i zrobić dwa dasze w górę. Nie ma innej opcji. Tak, tylko boję się, że... No właśnie. Właśnie tego się bałem. Coś mi tu nie gra. Czegoś mi tu brakuje, żeby to przejść. No bo... Kurczę. Albo tutaj musi być dokładny, precyzyjny dash, czyli muszę sobie tutaj pobiec i zrobić dasha w prawo, góra i góra, tylko wydaje mi się, że ja mam za mało. Za mało mam energii, żeby to zrobić, a... A z drugiej strony, wiecie co? Mi się wydaje, że on musi dołem przejść. Tak. Tu nie ma opcji, że ja mogę zrobić cokolwiek tutaj. Tak. Ja muszę tutaj dołem przeprowadzić jeszcze raz tego kloca. On nie może się rozbić. Czyli ten kloc tutaj jadący, to co tutaj już sobie zmasterowałem w małym stopniu. O, musi pojechać tutaj w dół. Potem tu musimy przeskoczyć. To musi pojechać, a to musi jechać dalej. Ja muszę aż tutaj dobiec szybko. Kurczę! Trudne się to wydaje. Dobra, teraz do góry. Ło! Tylko ja tutaj muszę też lecieć. O, Jezus Maria! Kurka wodna! Dokładnie tak to trzeba zrobić. Jak teraz właśnie zademonstrowałem... Jak zademonstrowałem, tak? Ale trzeba zrobić to po prostu lepiej. O, proszę bardzo, tutaj w górę. O, właśnie tak. O. I dzięki temu to już okazało się trywialne. Dobra, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie. Bądźcie na bieżąco. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją zabawę w Celest na dziś. Także trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!